Halo, halo, dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego The Binding of Isaac Afterbirth i kolejne... Czy mikrofon nie jest ustawiony za głośno? Nie, nie jest, jest ok, zupełnie troszkę go odsunę, bo wydaje mi się, że delikatnie zbyt głośno mógł być. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Binding of Isaac Afterbirth i mam przygotowanych 5 prac Junia. Wyjątkowo ładnych, naprawdę wyjątkowo ładnych, także zaczynajmy. Moi kochani, praca numer 1 nadesłana przez Gosię Bożycką. Ona mówi, że już kiedyś to wstawiała, ale z jakiegoś powodu później dostała bana na hajsownikach. Bardzo mi kurwa przykro. I ta praca przedstawia mnie tutaj jako Gapiego, już przerobionego, mamy dolara, Brimstone w górze, wszyscy przeciwnicy, jakiś mega Satan, mega ładna praca numer 1 Gosi Bożyckiej. Praca numer 2, standardowo, Kokoro Kegu i klasa sama w sobie, chociaż no te wszystkie prace są dosyć podobne stylistycznie, tak, i układem, wiele nowego tu nie ma, ale mamy Lazarusa z gównem, który został królem gówna na pracy numer 2 w wykonaniu Kokoro Kegu. Praca numer 3, jestem zniesmaczony ją, narysowała ją Nicola Kikut. Ja nie wiem, co tu się wyprawia i czemu ten gimper na obrazku ma erekcję, skoro takie ladacznice go tutaj obsiadły. Widzimy zdziwionego Azazela i zastrzydzonego Judasa i dadę gimper jako Bob Zbrejna, który mówi: dobra robota, głupi śmieciu. No i tak to wygląda, że żenująca praca Nicolo. Praca numer 3, naprawdę bardzo żenująca. Praca numer 4 jest ciekawa, słuchajcie. Patryk Lipiński wykonał Larego Junia w Spore jako statek kosmiczny i wygląda on naprawdę wyjebanie i ma jeszcze radziecką czapkę, naprawdę fajne, pomysłowe, ciekawe, wow. Zajebista praca, Patryk, to była praca numer 4. Mam jeszcze pracę numer 5 od Wojciecha Chudzikowskiego i to jest w ogóle ciekawe, bo to jest, jak on napisał, sypka wersja Junia. Tak mi się wydaje, że to jest chyba z mąki robione, czy coś takiego. Wow, naprawdę mega ładne, fajne, co ważne, oryginalne. Przede wszystkim fajna, oryginalna praca numer 5. Także standardowo piszcie w komentarzu, czy najbardziej podobała wam się praca numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, czy numer 5. I moi kochani, dziś zaczniemy sobie challenge. Zaczniemy sobie, zastanawiałem się, czy nie zrobić ich chronologicznie. Ale mówię, skoro wczoraj nie było odcinka, bo nie mogłem go zrobić, to dziś musi być, bez względu na to, czy to było z mojej, czy nie z mojej winy, dziś musi być kara. Karą będzie challenge 27 o nazwie Brains. Jego zasady są takie, może wejdę, żeby na pewno nic nie pomylić, wezmę na oficjalną na Wikipedię Isaaca, żeby sprawdzić sobie właśnie challenge i już wam przeczytam opis tego challenge'a, żebyście doskonale wiedzieli, na co się piszemy. Challenge numer 27, Brains. Ten challenge robimy jako Blue Baby. Zaczynamy Standard Tides, The Poop i trzema Bob z Brainami. I jesteśmy oślepieni, nie możemy używać łez, nie ma treasure roomów, są sklepy, musimy pokonać Blue Baby. Dzięki temu odblokujemy item, który nazywa się Steel Finder, który jest trinketem i powoduje, że kamienie mają ekstra szansę na to, że będzie pod nimi przejście. Cześć tato, cieszę się, że wpadłeś. Bardzo fajnie. Bardzo się cieszę. Jesteśmy w kaftanie takim. Jesteśmy oślepieni, możemy strzelać tylko i wyłącznie pod brainami. Ewentualnie możemy jeszcze stawiać gówno. Mamy te standard tights, co oznacza, że możemy przez wszystkie kamienie i kupy się przebijać. Naszym celem jest Blue Baby. Zaczynajmy, no, no dajcie mi jakiegoś lajka, chociaż teraz no, no, za te Bob's Brainy. No kurwa, nie wiem, jak to będzie, ziom, no nie multi. Czuwaj nade mną, bo ja nie wiem, jak to będzie, ziom. Musimy tymi tatami jakoś to zrobić. Kurwa, no i już Severin dostałem na start. Nie chciałem. Nie chciałem. Halo. Proszę se umrzeć, dobra, dziękuję. Mamy jakiś klucz, świetnie. Nie mamy treasure roomów. Więc możemy dosyć swobodnie klucze wydawać na sklepy, tak? No ale do tego podejrzewam, że najpierw warto byłoby mieć... O, bardzo ładnie, bomby. Podejrzewam, że do tego warto byłoby najpierw mieć jakieś monety, tak? Żeby miał... O kurwa, fajnie. Cieszę się. Czy ja jestem w stanie w ogóle cokolwiek zrobić w tym pomieszczeniu? Bo nie wydaje mi się. Jeżeli nie mogę strzelać... A, mogę tak zrobić. Spoko. Dobra. I to możemy przejść, tak? Żeby rozbić, spoko. W chuj! Proszę se umrzeć. Tato, pięknie. Ej, no tatowie tutaj zrobili robotę, naprawdę. Muszę przyznać, że póki co nie jest tak najgorzej. Poczekajmy, aż się naładują nam tatowie na bossa.
Nie pamiętam, kto te modyfikacje wykonał, ale dziękuję ci szczerze, człowieku, za to, że teraz już jak zdobędę Bob's Brain'a, na pewno nie zapomnę, kto mi go zesłał. The Hound. Okej, no to nie będzie zbyt proste, bo te duchy tu będą, no nie? Kurwa. Dobra. Dobra, okej, to nawet fajnie zrobiliśmy. Ładnie. Teraz musimy poczekać, aż nam się tata zrespi, kolejny. No, kurwa. Strzel. Dziękuję. Jeb. Kurwa, no ej, nie najgorzej. HP up, to daje nam niestety zaledwie niebieskie serce. Spróbujemy sobie, nie spieszy nam się jakoś niesamowicie czasowo, więc spróbujmy tutaj postawić bombę i kurwa. Może nie umrzeć. No bo straciliśmy już serce ze spacebarem. O kurwa. Ej, ale dużo tu rzeczy, tak szczerze. Podoba mi się to bardzo. Spróbujmy tu jakoś, żeby tego pająka trafić, no nie? Może ty jesteś białas, ale ja mam pająki. Kurwa, no dobra, straciłem serce. Ale rozwaliliśmy skrzynię za free. Nie wiem, czy to okej. O, dużo monet, zajebiście, to mi się podoba. I teraz jestem bardziej chętny już, żeby do sklepu pójść. Dobrze, że mamy dobry spacebar item. Okej, tu jakaś moneta nam wypadła też z ogniska. 12 monet, także wydaje mi się, że pójście do sklepu jest już całkiem sensowne. A mamy serduszko za piątkę, to je weźmiemy, tak mi się wydaje. No i to będzie spoko. Pójdziemy sobie jeszcze tam w górę, żeby możliwie wszystkie pomieszczenia sprawdzić. O, i mamy super last. I tak szczerze, to mi się to podoba. Mi się to podoba, bo może jakiś spacebar item dostaniemy niestety zaledwie pigułkę. Ale spoko, rozwalimy sobie to. Mam jakąś pigułę, mam nadzieję, że coś fajnego. One makes you larger, no spoko. Znaczy, ja to lubię o tyle, że to jest po prostu fajnie sobie patrzeć, jak mamy większą postać. No ale chyba też, nie wiem, czy to zwiększa nam hitboxa. Wydaje mi się, że tak. Więc, a nawet jeżeli nie zwiększa, to i tak troszkę trudniej będzie go wyczuć, tak? Przejebane. Lecimy dalej. No jak na razie, nie jest tak źle. O Jezus, Curse of the Maze. Nie jest to fajne. To nie wiem, to chyba ich będę chciał powysadzać, zamiast jakoś tam bardzo grać. O kurwa, dobra. Kurwa mać. Tato. Ty chuju. Pajunki. Pajunki z ciemnej spelunki. O, zajebiście. Bierzemy sobie trinkieta. Trinkietwicza. Kurwa, tato. Nie robi się tak, tato. Pół czerwonego serca, świetnie, bardzo się cieszę. No nie no, o Jezus. Na tym arcade roomie to chyba powinienem pograć trochę, może jakieś niebieskie serca ugram, no nie? Tak myślę, o Jezus, dobra? O kurde, no jak przeleciał! Fucks you, dobra? Dobra, no i teraz was musimy rozwalić, to już powiedzmy, że jakoś w miarę powinno pójść. Proszę tatę, dziękuję tato. Okej, okay, spoko, sprawdzi, nie idzie tak najgorzej tymi Bob's Brain'ami, sklep. Okej, okay, mamy restock sklepów nieograniczony i to jest coś, co będziemy chcieli raczej wziąć. Bo to może się bardzo przydać na przykład do kupowania niebieskich serc masowo, czy cokolwiek innego, no nie? A z pieniędzmi chyba nie będziemy mieć jakichś niesamowitych problemów. Bo przypomnę, że będziemy mogli, możemy rozdeptywać sobie wszystkie skały, grzyby, wazy i cokolwiek innego, tak? Co będzie gdzieś tam na poziomie, prawie jak moje materiały. I różnie. Hierofan, zajebiście. Dwa serca zawsze w cenie. Okej, okay, nie jest tak źle. To nie jest, ta próba taty Gimpera nie jest aż taka dobra, jak mu się wydaje. Kurwa. Kurwa, tato, trawce, dziękuję. Trawce po trawce, dziękuję. Kaktor, złow po trawce. Jak latawce latam. Pięknie. No, dziękuję. Materia, spoko. Z dwóch głowie nic nie wypadło. Okej, to jest ciekawe dosyć. Okej, dobra, panie gówno, zapraszamy. Zapraszamy na reklamy. Ślicznie. Tam jest niebieski kamień, ale to poczekajmy z nim troszeczkę. Dobra. Pięknie, niebieskie serca. To jest to, kurwa, o to chodzi. O to chodzi. O, fuck, no Jezus. Przydałby się jeszcze jakiś Bob's Brain. Nie wierzę, że to mówię, ale przydałby się jeszcze jeden Bob's Brain. Bo później z tymi bossami no może być bardzo różnie, no nie? Jeżeli chodzi o walkę. Albo jakieś efekty do wybuchów. Byłoby spoko chyba dosyć. Dobra. Bossem jest Pin. Spoko. Kurwa, no. No jejku. No.
sprawia, że... Kurwa, dobra, ale pękł. Skurwol. Speed up. Mhm. Nie jara mnie żaden z tych itemów, tak szczerze. A szansa na Angel Room może być przydatna. W tym ranie akurat, no nie? Dobra. Jeszcze przed dobrym, fajnym trinketem byłby ten, co zwiększa nam szansę na dropy z kupy. A, jeszcze jedną monetę chciałbym gdzieś uzyskać. I spróbujmy się o to postarać możliwie, nawet się zranić. Celem zdobycia monety. Czy tutaj mamy Blood Donation Machine w razie czego? Mamy, dobra. Bo zależy mi bardzo na tym, na tych listokach w sklepie. Dobra. Rozdeptujmy możliwie dużo tych kamieni. Pięknie, o kurde, no muszę powiedzieć, że panie Tomaszu, no dzisiejsze wykorzystanie tatek Impera jest naprawdę na poziomie zadowalającym. Okej, okay, zasrał się i nic nie wyszło. Czyli co ja bym zrobił? Zraniłbym się tu. Dokładnie, dostaniemy parę monet. Wysadzimy sobie tutaj waszą dwójkę w ten sposób. Pięknie. Pięknie, zajebiście. Laka, wysadźmy sobie tę maszynę jeszcze. I mamy czerwone serce, nie cieszy mnie to w żaden sposób. Czerwonych serc mamy trochę. Darkman byłby też fajny, no ale no nie ma co, nie mamy go. Dobra, listokujące sklepy bierzemy. Od razu dostajemy dwa itemki. Tears up. Nie pomaga mi w żaden sposób. Evil up, nie, chyba bardziej chciałbym się skupić na monetach. Spróbujmy zaryzykować na karcie, jest to The Devil. Okej, okay, i to jest ciekawsze już, tu of spades. Spoko, podwojenie kluczy też jest fajne. Bierzmy devil i lećmy dalej. Aha, the devil nic mi nie da chyba na ten moment. Prawda, bo to nam zwiększa Platinum Gold CEO UK. The devil działa chyba jak Book of Belaya, więc nie sądzę, by nam coś ciekawego miał dać, tak szczerze. Zwiększa obrażenia, no nie pomaga nam to, nie pomaga nam to. To możemy sobie zużyć chyba, tak? No tak, bo to tylko nam się pojawią jakieś pradawne napisy na mordzie, ale niewiele więcej. Lećmy dalej w takim razie. Ciekawy. Naprawdę bardzo ciekawy run. Dobra, zaczynajmy. Dobra. Curse Rooma chyba chcę sprawdzić. Powód numer jeden, dostaniemy monetę za zranienie się. Powód numer dwa, szansa na Darkbama i itemy z Devil Roomu. To jest zawsze fajne. Kurwa. Dobra. Pyromaniak jakby nam wygrał. Bardzo by się przydał Pyromaniak na przykład, no nie? Wchodzimy. Dwie piguły. Telepil, spoko. Ja. Infested oznacza, że nie otrzymaliśmy obrażeń za... Nie otrzymaliśmy obrażeń za wyjście, więc jest to fajna opcja. Dobra, o Jezus, to będzie złe. Będzie bardzo złe. Tak mi się wydaje. Spróbujmy, może gdzieś będą koło siebie. Dobra, chuj z tym, po prostu spróbujmy ich zestrzelić. Dobra. No, frajerze. Dziękuję. Ło, spierdalam stąd. Kurwa, nie mogę. Teraz! Dobrze. No, dobrze, okej. Ej, zajebiście mi idzie. Nawet to rozgrywam, kurde, tymi tatami. Nawet tymi tatami to rozgrywam. Nie jest to taka zła próba. Muszę przyznać, że jest to jedna ze słabszych prób taty Gimpera, a całkiem niezła moja. Psz. Dobra, nic tutaj, tata się przykleił do gówna. Zdarza się, nawet najlepszym. Dobra, spróbujmy tutaj ich dwóch jednym tatom rozwalić, bardzo ładnie. Zesramy się. Kurwa mać, tato! Tato, nie rób mnie tak. Jak nie trzeba. Proszę, proszę się uspokoić, tato. No, no. Dobra, okej, okay, fajno. O, dobrze, okej. Okay. To było fajne. To było naprawdę niezłe. Skąd tu dwa klucze wypadły? Nie mam pojęcia, dobra, jebać to. Tam jest skrzynka, ale do niej nie mam dostępu. I to już jest fajne. Bardzo chciałbym Steam Sale. Spróbujmy pozarabiać trochę monet na tym piętrze. Bo mieć możliwość... kurwa. Ja pierdolę w chuj. Nieważne.
Nie było tematu. Kurwa! Tato! W chuj, jeszcze raz. No nie! No nie, no już miałem... Kurwa. No już tak dobrze szło przecież. Wszystko było tak obcykane. Ja! Skurwy syny, no dobra, idziemy jeszcze raz w takim razie. Ja. Panie tato, co pan narobił, kurwa, najlepszego? Proszę się wytłumaczyć, dobra? To nic ciekawego. No połaźmy po tych gównach. Kurwa, no miałem restocka, tyle rzeczy miałem. Jak można tak dać dupy? Za talerz zupy. Szansa na Angel Rooma. Bla 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 bla. Chujówka. Rychu peja, chujówka totalnie. Dobra, nic się nie dzieje, nie narzekamy. Jesteśmy pozytywnymi ludźmi, prawda? Prawda, kurwa! No, to proszę nie złościć się może. No. Dziękuję. Tato. Dziękuję. Okej, to jest spoko. Bardzo mi się to podoba. Bo tym możemy dużo więcej rzeczy wysadzać. Bob z headem możemy... Może się w Boba zmienimy w ogóle, byłoby spoko. Moim zdaniem tata jak wraca też powinien mieć szansę, żeby się wysadzić na nich. Tato! Czy powinien podejść ten pająk i mnie trafić? Nie, to byłoby najlepsze. Dziękuję. Dziękuję. Kurwa. No jak na przykład nie mam mózgów, to teraz mogę bobsheadem zawsze rzucić. Wykurwiaj, śmieciu. No, mówię coś do ciebie. Jest. Dziękuję. Idziemy dalej. O Jezus, co to za pomieszczenia są w ogóle? Kto to wymyśla wszystko? Dziękuję. Dobra, pomieszczenie zrobione. Idziemy na bossa chyba od razu. Poszczujemy go bobsheadem. Łop. Kurwa. Jeszcze jeden item Boba i Boba się zmienimy chyba w ogóle, więc spoko. Dobra, monstro sobie pękło. HP up, bardzo się cieszę. Fajnie, fajna decyzja przy Jacfelu. Dobra, jakiś sklep może czy coś. Zdecydzie 5 razy chujowej ten run niż poprzedni. No ale dobra, nie narzekamy. Jesteśmy dobrej myśli, tak? Jesteśmy dobrymi ludźmi. Dobrzy ludzie nie narzekają. Może troszkę czasem. Dobra. Dobra. Cieszę się, że żeby zabić muchę, muszę czekać 5 lat. Dobra. Aha, to jestem tu. No do sklepu nie ma sensu chyba wchodzić, nieważne co tam będzie, no nie? Mam 3 monety, 1 klucz, tylko chyba wolę sobie to zostawić i zeskoczyć już na następne piętro. Co za challenge! Ja nie wiem, czy my to dzisiaj zrobimy. 2 złote skrzynki, to jeszcze nie. Pójdziemy sobie tu. No i to już jest w miarę ciekawe. Szkoda. No ja nie wiem, czy za taką cenę to się opłacało. No ale mamy 2 klucze, możemy pójść tu na arenę. Ale na arenę bym poszedł, jak już będę miał bobsheada. Pierdalaj, psie. Dobra. No halo, proszę mi dać Bob's Braina. Tato. Dobra. Kurwa mać. Co za śmieciarski challenge. No dostań, bryj! No! Dziękuję. Dobra, jest bomba, mamy bobsheada naładowanego. Spróbujmy pójść tutaj.
Okej, to jest fajne. Względnie. O, no kurwa! Czemu jesteś taki szybki? Żeby cię lepiej widzieć, babciu. Kurwa mać. Fajne jest to, że możemy iść do sklepu. Mam w miarę sensowną ilość monet. Tato! Kurwa! Dobra. O, fajnie. Pierdalaj. Dobra, fajnie, zrobione. Dwa klucze. Uuu, bez głowy grid. Brrr. Spierdalamy stąd. Dark mam by się przydał. No, za dużo zdrowia tracę tym Blue Baby. God damn it. Za dużo tego zdrowia jednak. Dobra, kluczyk mi padł. Spoko. Mamy kolejną baterię, jakbym potrzebował. Pięknie. No skurwieni. Proszę sobie umrzeć czy coś, dziękuję. Okej, okay, i mamy fajne itemy już tutaj. Na pewno Aristoka chcemy. Na pewno chcemy zabrać Aristoka, to w ogóle nie ma chuja. I dwie monety mamy, dziękuję. I jeszcze dostać akumulator za 7 sobie wziąć, byłoby wyjebanie. Spróbujmy to zrobić na tym piętrze. No spróbujmy więc, no nie ma innej opcji. Musimy walczyć o każdy jeden item. Nie mamy, w ogóle nie mamy tych treasure roomów tu, więc każdy jeden item jest mega ważny. Dobra, już mamy parę monet, więc fajno. Na 5 monetach jesteśmy. Tu będziemy mieć trochę baz. 6 monet, super. Jeszcze jedna dosłownie, więc tak mi się wydaje, że jest to jak najbardziej w zasięgu. Myślę, że tak. Kluczyk, dobra, spoko, nic się nie dzieje jeszcze. Zapraszam. Dobra, o, woreczek, z tego na pewno będzie moneta. Kurwa, nie ma, może tu of diamonds. Double active, spoko. Nie jara mnie to jakoś. Znaczy w sumie na jakiegoś bossa trudnego może się przydać. Ewentualnie jeżeli inny spacebar item dostaniemy. Szukamy wszędzie, może jakaś jedna pojedyncza moneta chociaż. Ło, ło, co ja narobiłem, ale unik. Tutaj to był naprawdę dobry unik, tak szczerze. O kurwa, ale wymierzone, calculated. 7 monet, ślicznie. Świetnie, pół serduszka do złotej skrzyni. Idziemy po tamten akumulator w takim razie. Nie pamiętam co on robił, ale im więcej akumulatorów, w ogóle im więcej przedmiotów, tym lepiej, tak, więc bierzemy. Quicker charge, zajebiście. Nie będąc to drewniana moneta robiła. A, o, jeden pokój szybciej się ładuje. Czyli co dwa pomieszczenia mamy do wrócia, bo brain'a, spoko. Być może inny spacebar item trafimy i to będzie jeszcze lepsze tam. Pięknie. Kurwo. Ładnie. No chodźmy. O ty chuju. No spacebar itemu nie mamy, ale to myślę, że nie jest aż tak potrzebny. Pięknie. Na Larego akurat Bob's Brainy są mega dobre. To bez dwóch zdań. Dziękuję. Damy plus range up, jakże się cieszę. Dead Cat. Chyba spoko. Stracić jedno serduszko za możliwość posiadania 9 żyć, ale z drugiej strony przekreślam sobie wtedy szansę na Angel Rooma. Weźmy mimo wszystko. Dobra. I tu mamy wszystko pozbierane. Idziemy dalej. No powiem, że ciekawy run, no. Z Lilith byłoby to też ciekawe. Co to jest? Uch, och. Number 2. Zaraz sprawdzimy, co to jest. Jak to działa? Number 2. Continuously firing or charging tears for 3 seconds causes Isaac to drop a bad bomb. Only one bad bomb can be dropped per charge. Czyli jeżeli przytrzymam to... Kurwa. Nie, to nie działa, bo nie mogę strzelać i w chuj się zagapiłem przez to. No dobra, ale w sumie nie boli mnie, to mam jeszcze 8 żyć. Czyli to i tak nie działa, spoko. Świetny run. Pretty... O, pretty fly, zajebiście.
Bardzo dobrze akurat, że coś takiego dostaliśmy. Dobrze, chodźmy po ten klucz. To jest dosyć istotne chyba, żeby go mieć. O, co za challenge głupi, no. Ja pieprzę. A, tutaj nie ma wejścia i tak to jest bardzo ważne, żeby tu przejść, dobrze. 7 monet, świetnie. Już możemy sobie na coś ze sklepu fajnego pozwolić, no nie? No tak, bo Bob's Brain mi zabiera całe serce, a nie pół. Zapomniałem. Kurwa. O! Frajerze. No! Pierdalaj. Sam nie wiem. O kurwa, ta świeczka jakby mi wygrała. Potrzebuję 15 monet na tę świeczkę. Ona mi bardzo dużo wygra, tak mi się wydaje. Ma szansę mi bardzo dużo wygrać ta świeczka. Potrzebuję 15 monet i tę świeczkę na spacebar itemie wtedy. Dobra. Kurwa mać. Ja pierdolę. Ile tych robali, pojebało ci się coś, kolego. No! Dobra, żyję. Dwie monety kolejne. Z tym głównym nic nie zrobię. Dobra, chodźmy na bossa. Spierdalaj, kurwo, szmaciowy. Pierdalaj, psie! Kurwa, no zdechłem se! No co za ran zły. Ran zły, no. Ała, w chuj. O nie! Nie mam brainów żadnych. Pierdalaj. Kuta się. Dobra, zdechł. Spoko, już nie jest tak źle. Kurwo. O, dobra. O, Halo! Kozak. Znaczy, chuj mi z tego Halo, tak szczerze. Co to daje? Czy to daje latanie? Nie, to jest księżyc. To jest Horror of Babylon chyba, tak? Plus 1,5 damage'a i speeda. No mi damage nic nie daje chyba. Bob's Brain czy się jakoś skaluje z moimi obrażeniami, czy działa jak bomba po prostu? Nie, on się skaluje tylko z upgrade'ami bomb. No to nie potrzebuję tego. Dobra. 9 monet mam, chciałbym 15 na tę świeczkę, która mogłaby mi bardzo pomóc na tym ranie. Okej, fajnie. Secret room może? Super. Okej, 3 monety, fajno. Mam już 12. 2 pająki niestety. Myślę, że powinniśmy uzbierać 15 na tym piętrze. Nie mówię, że jakoś uber bezproblemowo, ale myślę, że jest na to fajna szansa. Kurwa mać, ja jebie. No, ta świeczka mi ultra pomoże, naprawdę bardzo dużo. Będę miał jakąś opcję zadawania obrażeń, nie korzystając z Bob's Brain'u. Znaczy, one i tak gdzieś będą, bo jak będę klawisz kierunku wciskał do strzelenia świeczką, to one i tak się odpalą, ale no będzie trochę lepiej zawsze. Zajebiście. Kluczyczek. No wykurwiać, psy. I ja jebie. Kurw. Dobra, nie mamy monet. Brakuje mi 2 monet do świeczki. I nie ma żadnych pomieszczeń już. Mógłbym Super Secret Room sprawdzić. To dokładnie za chwileczkę zrobimy. Bo monet już żadnych nie ma.
Jakie tu są możliwości? W ostateczności spróbuję tę kartę wziąć. Okej. Fuck. Kurwa. Kurwa! Chuj. Chciałem tę skrzynkę przesunąć. Ja pierdolę. Dobra, chuj. No trudno. Otworzę jedną skrzynkę tylko w takim razie. Są monety, dziękuję. W chuju. No nie. Dobra, w chuju z tym. A, bomba też wypadła, dobra. A bent penny? Nie pamiętam jak tutaj. World of Chaos. To bomby chyba wyrzuca przy podnoszeniu monet. Mam 15 monet. Zajebiście. Bierzemy w takim razie to. I to jest fajne. I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny item. Dobra. Idziemy dalej. Okej. Dobra. No, powiem, że to może nam sporo pomóc. To, że wzięliśmy tę świeczkę. Spok. Ona też nam się przyda, jak Bob's Brainy będą na przykład nam się kończyć, no nie? O, do zgaszenia płomieni może niekoniecznie, ale bombki się zawsze przydadzą jakoś. Bardzo ładnie. O, jest fajne, bo możemy bombą wysadzić grida i jeżeli z grida wypadną monety, to jeszcze tym bardziej dostaje większe szanse. Spoko, fajna sprawa. Dobra, no i widzicie, bardzo ładnie to działa. Naprawdę, w oczekiwaniu na grida nie jesteśmy bez... Na Bob's Brain'a nie jesteśmy aż tacy bezbronni teraz. To jest... Kurde! No ja nie wiem jak to będzie, ziom! Nie wiem, czy na wszystkie grzyby wyszliśmy. Dobra. O, health up, świetnie. Dużo mi to da na pewno, cieszę się bardzo. Dobra. Dobra. Co za baran. Every dostał. Jesteś z felem, gościu. Ło, ale go rozjebałem. Dobry jestem. To nie było takie najgorsze. Ranger, bardzo mi się przyda. Moje łzy będą miały teraz większy zasięg. Kurwa. Ze ścierwą. No! Tlenu mi brakuje. O, health up, miło. Żeby przypadkiem mnie nic nie trafiło, tak? Na przykład szlak! Kurwa. No nie, no przecież może trochę pieniędzy wpadnie. Dobrze.
No to powiem, że małą fortunę żeśmy kurwa zarobili, naprawdę. Dumny jestem niesłychanie. Panie Janie. Spróbujmy to porozwalać. No dobra, to pozostaje nam chyba schodzić na dół. Moglibyśmy połazić trochę za monetami jeszcze na tym piętrze. Ale martwi się, że potracimy za dużo żyć. No dobra, spróbujmy mimo wszystko. Albo nie, chodźmy już tam. Spróbujmy tutaj znaleźć super secret room. O właśnie. Bardzo ładnie, czarne serce dostajemy. Tak, i lećmy już na kolejne piętro. Nekropolis już, okej. Dobra, moneta. O, podwójne bomby, super. Bardzo ładnie. Tato. A mnie szlak trafia, nie? Strasznie. Piguła. Speed up. Spoko. Pięknie. Bardzo ładnie. Dobra, idziemy dalej. 19 minuta. Nie jest źle, no. No nie jest tak najgorzej. A fakt braku treasure roomów tutaj jest dla mnie tak przytłaczająco niezrozumiały. Kurwa! To czemu tego wystrzeliło akurat, a nie tego, co by go trafił? Dobra, fajno. Dobra. Ładnie. Podziałały taty. No! No kurwa. Karta? Chuja warta. Za jakie kurwa grzechy? Pizdu. Za jakie? Po co mi widelec? Consume the enemy. Chuj. Dobra. Dobra, ładnie. Ładnie. Sklep. Nie wiem co z tego. Czy te muchy? Ta niebieska mucha duża. Ona powiększa mi wszystkie familiary, czyli też mózgi. Nie, spidery i muchy, a ich nie mam w ogóle. Infamy, fajnie. Damage reduction, no szkoda, że nie ochrania przed bombami. Kurwa, szczerze, jakiś pyromaniak by mi to wygrał. Bo bym mógł Bob's Brain na dowolną odległość używać, no nie? I to byłoby fajne. Kurwa, prawie się zabiję już. No! Kurwa, co za ścierwo. Dobra. Kluczyk, moneta. O! Bardzo fajnie. Kurwa! Ło! To było niezłe. Serio, nie było tak najgorzej. Dobra.
Necropolis pierwszy, chodźmy na bossa. Loki. Ładnie. To było spoko. O, dobrze. Damage up, jak dobrze, a nie. Dwa. Dobra. Możemy zejść jeszcze do sklepu i to będzie całkiem spoko. Tego podwójnego aktywa trzymam na coś naprawdę fajnego. Nie wiem, czy jakiś dobry spacebar item tutaj zostaniemy. No jest mapa, jest ta mucha. Na następnym piętrze może być super grid. Mam nadzieję, że nie będzie. Na tym powinniśmy poszukać trochę secret roomu, żeby wykluczyć może super grida na następnym. O kurwa, już za późno, dobra, ustawiłem. O właśnie, super. No, o, dwest... wow, no kurwa, zajebiście, naprawdę. No nie powiem, że się jaram. 53 monety teraz mamy i restokujące się sklepy. O, sharp plug nie jestem zwolennikiem. Dobra, grid i super grid już załatwieni. Będziemy widzieć teraz sekrety, to jest fajne i przydatne. Na swój sposób. Jeżeli następne piętro jakoś... do... oj. O kurwa, ale to jest przejebane tu. Ale udało mi się, dobra. No, ale to było tego warte, jak najbardziej. Dobra? No, to było tego bardzo warte. Bo teraz naprawdę muszę powiedzieć, że mamy... Jest sensownie, jeżeli chodzi o zdrowie. No, nawet zacząłem gdzieś tam dopuszczać myśl, że jeszcze to przejdziemy. Czy cokolwiek. Ło! Przejebane. Tak przejebane. Przejebuny po prostu. Kurde bele. Dobra, Necropolis 2. Może tutaj możemy... O kurwa, no ile tych kości ujebało wam się coś? Znak jakości. Wydaje, że kurna ktoś dzwoni. O, czarne serce, super. Szkoda, że tam nie ma żadnego dostępu, nie? Dobra, tutaj gdzieś. Super. Bardzo ładnie. Pająki tutaj, dobra. Pająki zbijają bąki. Szukamy sklepu, jest sklep, super. Kurde, ale manewry dzisiaj. Kurwa, no DGE robię nocne manewry, no. Mamy mocne patenty. Co to było, to oko takie rozdwojone? Zawsze zapominam. Powiem coś fajnego ze łzami, dzięki czemu będę mógł więcej łez wystrzeliwać. Ech, nie. Dzięki, gro. Nie, to nie jest Popula Duplex. Diplopia. One time use item, że możemy coś podwoić. I mamy pytajnik kart, który by nam podwoił te, jeszcze tego efekt. Spoko, to jest fajne. No, dostaliśmy paczkę z pigułkami. To nie jaram się. Mógłbym ją kupić i wtedy użyć tego itemu. No dobra, nie będę miał już sklepu innego. Bogo bomb, to też mnie nie jara jakoś bardzo. O! Może jakiś fajny spacebar item będzie jeszcze. Ale to już jest ciekawe w miarę. I użyjemy teraz to za pomocą tego. I to jest fajne. There are even more options. Dobra. Dwie świeczki mamy i mamy sporo tych. A nie użyło tego dwa razy, tylko raz. Tak czy siak. Głupio. Możemy sobie w chuj piguna robić, no nie? To jest fajne. Względnie powiedzmy. A nie, dobrze, że tego nie kupiłem, dobra. Weźmy tak, no dobra, weźmy to. Retrovision, dobre, dobry efekt. Speed up, spoko. Speed up. No zobaczymy, co za piguły nam powychodzą. Lockdown. Speed up. Speed up. Pretty fly, zajebiście. Speed up. Held up.
To jest 48 Hour Energy, jeżeli się nie mylę. Aha, nie mam już pieniędzy na to. To wysadzimy tu może to. Moneta, nie ma niestety. No dobra, no ale jest to sensowne w miarę, co żeśmy uzyskali. Umówmy się, że jest to w miarę sensowne. No mogło być dużo lepiej, mieliśmy fajne możliwości, ale no jak na to, co dostaliśmy w sklepie, to wykorzystaliśmy to do maksimum, tak? To, co dostaliśmy w sklepie, więc nie ma co narzekać. Nie, nie chcę tego, kurwa, wziąłem ze sobą to. Ja pierdolę, chcę świeczkę znowu. Na szczęście dwa Pretty Fly'e mamy. Nam trochę ratuje życie. Kurwa. Kurwa. Ała, w chuj. Wow. Zajebiście. Power pill, spoko. No weźmy to gówno raczej. Dobra, wróćmy się teraz tam. 10 monet mamy. Więc możemy kupić i serce. Szczerze, to jest, będzie się listokowało chyba w nieskończoność, prawda? Dobra, zróbmy jeszcze raz to. Balls of Steel, zajebiście, już się opłaciło. Range down, spoko, nie boli mnie to. Dobra, zajebiście. I bierzemy świeczkę teraz na przyszłość. No, powiem, że sensownie rozegrany sklep. Naprawdę chyba dosyć sensownie. Nie tutaj, tylko tam idziemy już w stronę... już w stronę zakończenia tej nędznej farsy. Dobra, drugi item Gapiego. Nie wiem, czy z Bob's Brainów się będą mógł odpalać. Chyba powinny, nie? Gapi Style daje większą szansę na klątwy. To miłe nawet. Dobra. Dobra. Kurde bele, jakie to jest trudne. Dobrze, o, ale ładnie wymierzony tata. To był dobry tata. Dobra, z drugiej strony jakaś piguła. Zobaczymy, co to jest. O kurwa. Dobra. Retrovision, fajnie, cieszę się. Tutaj użyjmy dwa klucze. Okej, okay, jest to ciekawe. A, powiększy mi się chuj tam. Joker. Okej, okay, dobra, zajebiście. I biorę Gapi's Head zamiast tego. Wolę te muchy do ataku mieć takie. On też się chyba będzie reloadował. Okej, okay, dużo wolniej, ale się reloaduje i to jest fajne. Niestety zamiana w Gapiego nic nam nie daje w kontekście Bob's Brainów. Szkoda. Szkoda dosyć mocno. Justice. Dobra. Ale zostaniemy na Gapi's Headzie tak czy siak. Tak mi się wydaje. Może dostaniemy jeszcze jakiś item, coś jakiś w stylu habitu, czy coś takiego, to będzie spoko, tak mi się wydaje. Kurwa, dobra. Może jakieś baterie, to zawsze będzie fajnie się naładować, no nie? Dobra, Joker, i idziemy dalej. No powiem wam, że jest to ostre i groźne i złe. No tak chyba pójdziemy. Tak chyba pójdziemy z tym. Kurwa. Źle. Dobra. Jakieś kolejne monety. Będziemy mogli się jeszcze do sklepu wrócić. Pewnie z tego skorzystamy, z tej możliwości. Dobra. Tam już jest matka, więc tam jeszcze nie idziemy. O, bardzo ładnie. Trochę nam tu uratowały muchy dupsko. Duchy mupsko nam uratowały. Kurwa. Ja pierdolę. Ale ładnie celowany tata to był. A, ja latam w ogóle. To luz. Względnie. Dobra. Tu w dół jeszcze pójdziemy. Sprawny tata, ofensywny. O, to też był sprawny, ofensywny tata, muszę powiedzieć. Dobra, zajebiście. Kurwa, no nie jest tak najgorzej, szczerze mówiąc. Abel, no spoko, przynajmniej coś tam będzie u nas strzelało. Ty w głupiry dostajesz oczywiście. Fuck you.
Kurwa. Fuck you, bitch. Ładnie. Jest okej. Dajemy radę, Loki. Mob's Braina zbieraj, kurwo, na ryj. Dobrze, oj, pięknie, mucha od razu mu wybuchła. Dobra, ile są muchy w niego? Jego mucha mu buchnęła i moje w niego strzelają. Dobra, ładnie. I krzynka. Dobra, idziemy w takim razie jeszcze na sklep, bo mamy 10 monet. O, mogę tu wlecieć, to jest fajne. Mhm. I 20 monet, brzmi spoko. No chyba najsensowniej to pokupować mimo wszystko, no nie? Dobra. Jesteśmy nafuterkowani względnie. Chodźmy w takim razie, jeszcze jedno pomieszczenie odwiedźmy, a następnie idziemy do mamy. No, jesteśmy w stanie to zrobić, tak uważam. Uważam, że naprawdę jesteśmy w stanie sensownie to zrobić. Nie wiem, czy przejść Blue Baby'ego, no ale pokonać matkę jesteśmy w stanie, więc no to już jest coś, tak? To już jest coś, może jakiś fajny David Room wpadnie, mamy jeszcze jedno życie tylko. Ekstra, no ale mamy bardzo dużo fajnych itemów, no nie? Okej, to jest szybka mama. Szybka mama, proszę pana. Idealna, bo brainy muszę przyznać. Jak najbardziej jestem fanem tej mamy. Bardzo fajnie. Bardzo super. Pani mamo. Kurwo. O, proszę bardzo, jeszcze serce jedno. Mega. Okej, infa mi przyjęło na ryj. Ładnie, kurwa, David Room. Nie! Tak, dobrze. Jezus, się będzie, przez przypadek źle wziąłem. Co daje ten missing page? Podwaja chyba wszystko, nie? Nie, to nie, tak, to jest missing page 2 plus 1 black card. Evil up plus your enemies will pay. Tak, to jest missing page 2. To nie jest contract from below. I co to robi? Plus 1 czarne serce. Kiedy dostaje obrażenia, jeżeli totalna liczba czerwonych plus soul heartów jest poniżej 1,5, nekronomikon się włączy. A za 2 serca, nie chcę tego oddawać. Powinienem, kurwa. Bym tylko jedno stracił, bo Eternal Heart mi zadziała, a teraz mi nie zadziała. Do Jokera nie zużywam na tym piętrze za to. Dobra, idziemy dalej. Ja pierdziule, no. Nie wiem, jak ja to zrobię. Nie wiem, jak to będzie, ziom. Naprawdę. Tato, kurwa, coś ty odjebał. Dobra. Dobra. Okej, to jest fajne. Power Pill, Balls of Steel. Kurwa, wszystko fajne, no ale najbardziej Jokera bym ze sobą wziął. Dobra, w razie czego to wiem, że mogę się tutaj wrócić, tak? Więc spoko. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, po raz kolejny. Elegancko. Ała. O, i tarcza zaskoczyła, z czego? Polaroid. Tarczę z Polaroida my mamy teraz. O panie, kurwa, możemy grać w ten sposób. No oczywiście, że mamy tarczę z Polaroida. Jesteśmy Blue Baby przecież. Ma to ręce i nogi. Pięknie. Szkoda, że żadnych efektów na bomby nie dostaliśmy. Mega boom jakiś czy coś takiego, nie? Żeby te bomby brainy rozkurwiały. Ale i tak jest spoko. Dobra, dajemy radę. No tato Gimpera, ta próba należy do mnie. Sorki memorki. Dobra, Juniowie. Kurwa. Nie, to tarcza to jest kozacka sprawa, tak w ogóle. Bardzo potrzebuję tego. Dobra, idziemy dalej.
oczywiście. Zajebiście. Spróbujemy tego żebraczka potem nakarmić. Zobaczę, ile będę miał pieniędzy. Na koniec dnia nazwijmy to. Ładnie. Dobra. Fajnie, dobrze. Kurwa, no dajemy radę. Dajemy radę, naprawdę. O, infa mi przyjęło, super. Ile monet. Zajebiście, żebraczka zaruchamy w dupę, na pewno. Totalnie trzeba. O, jak ładnie. Drugi joker, pięknie. Jeżeli na tym piętrze nie dostaniemy Devil Roomu, to użyjemy i jeszcze weźmiemy kolejnego jokera na kolejne piętro, super. Tyle monet powinno wystarczyć na przedmiot od żebraczka. Może jakieś wzmocnienie do bomb faktycznie dostaniemy, byłoby spoko. The Empress, to mi nie daje wiele dobrego. Dawaj coś. Dawaj, byku. Aj te mnie serce. No nie rób se jaj, gościu. Suicide Kingiem mógłbym. Ej, mam jeszcze jedno życie, ale kurwa mam za dużo tych itemów. Suicide King działa w ten sposób, że giniemy i 10 pick-upów respi. I mogą, może tam być, mogą tam być 3 itemy. Suicide King byłby fajną opcją, jakbyśmy już mieli umierać. Jest tu Hermit? Nie ma tu sklepu. Dobra, jest to do przekminy. To jest pierwsze utero, więc chodźmy na razie zawalczyć. Chodźmy na razie sobie powalczyć. Kurwa. Dobra. O, frajerze! O kurwa, ładnie cię pounikałem. Powiem ci, że cię pounikałem jak dłużnik wierzyciela, ślicznie. I mamy Devil Room. Krampus. No powiem, że mieć Head of Krampus byłoby fajnie. Ojej. Okej. Powstaje w związku z tym zagwozdka. Chyba Head of Krampus mimo wszystko. Co 5 pokojów, mieć opcję takiego rozkurwu. No jest to dobre. I może mi to uratować trudne pomieszczenia oraz bossów. Mimo wszystko. Dobra, żebraczka pójdźmy doładować. Ładujemy żebraczka, kurwa. Kompas. Fajnie. Kompas bywa przydatny, okej. Joker czy Suicide King? Chyba Joker, no mimo wszystko. Wezmę tego Jokera, no. Jednak tam opcja dostania się do tego, no bardziej, bo Suicide King, jedna opcja, którą widzę, no to bym musiał, jakbym został na jednym życiu, żeby to odpalić i tak dalej, to mogę tego nie użyć do końca gry, a Joker się przyda i wzmocni mnie jakoś pewnie, żebym nie musiał tego Suicide Kinga używać, tak. Jakbyśmy mieli sobie w ten sposób przełożyć, no nie? Dobra, much już nie będziemy mieć, tak? Znaczy Head of Krampus podejrzewam, że trochę takowych wygeneruje. Okej. Baterie teraz jakie są dużo lepsze. A cały czas coś tam się... Jakieś muchy latają, nie wiem z czego. A, jak ten Abel uderza, to się pojawia mucha, spoko. A, i też lecą te bomby wtedy, spoko. No tak, bo teraz mam Abla, który strzela. Dobrze, że nie rapuje. Yeah. NWJ. Pierdol, kurwo, psie. Dobra. To oszałamia tych przeciwników. Nie wiem, w jaki sposób to działa. Nie widzimy serc w ogóle. To jest bardzo niedobre. Dobra, to jest szybka wersja. No chodź. Mam pyszną bombę Cfelu dla ciebie. Przyjad Cfelu. Dobra, ładnie. I krzynka. Ło, przejebane. Stawiamy bomberkę. Bomberkę, bamberkę. Wow, one up. No i teraz Suicide King byłby spoko. No nie no, mam ze zbyt małą ilością zdrowia, bym nadal został, żeby
sensownie, sprawnie go jakoś użyć. No nie, wolę nie mimo wszystko. Dobra, boss jest na górze, więc tam też idziemy. Kurwa! Kurwa! No. Ładnie. No ma to ręce i nogi. Ma to ręce i nogi moim zdaniem bardzo do ugrania. Biorąc pod uwagę, no, że mamy ten Head of Krampus na bossa, że te Bob's Brainy jakoś tam, no, nimi działam, no to tym razem tata przegra, tak mi się wydaje. Tata poniesie klęskę w upokarzaniu mnie. Mam nadzieję. Syn pedał mu pokaże. Wlećmy sobie tu oczywiście. Diabeł. Nie chcemy na nim grać. Więc sobie tylko to weźmiemy. Aha, musimy zabić tego pajęczarza, zanim gdzieś ruszymy dalej. Jedno serduszko, jesteśmy w klecki. Ale to jest dla mnie zupełnie spoko. Akceptowalne. Kurwa. Ładnie. I muchy. Fajno. Mamy monety. Do 15. O kurwa. O ja pierdolę. Co za hardkorowe pomieszczenie. To jest hardkorowa muza. Ojej, w chuj. Ojej, w chuj. W chuj, ojej. Dobra. Kurwa, no to jest, to było coś. Naprawdę, to było coś. Tłowkla, spoko. Joker. No dlaczego się musiało obrócić akurat, ja pierdolę. No trochę much mi to wygenerowało, tak. Isaac. Kurwo. Ała. Dobra, mam tarczę, spoko. Za chwilę nie będę miał. To już nie spoko. Kurwa, tato. Tato, traf se. No. Dobra. Używamy Jokera. Pandora's Box. I to jest ciekawe. Dwa niebieskie serca, to mi się podoba. Co mi daje Pandora's Box na łombie drugim, a co mi da w katedrze? Łomb 2, Biblia. Katedra, Angel Room Item plus Eternal Heart. No, nie zabierzemy go ze sobą, Biblii też nie zabierzemy. Kurwa, co za chujówka. No da mi to Biblię, Biblia mi nic nie daje, dobra, spierdalamy. No to idziemy dalej. Jeszcze katedra i chest. Dobra, zejdźmy tu. Spróbujmy to przejść w ten sposób. O właśnie, to jest fajne. O! Dobra. Do przejścia. Kurwa, down. Ała, o fuck. A ja się wkopałem, ja pierdolę. Może naprawdę źle skończyć. Dobra. Zastarałem się troszeczkę. O kurde, jaka kanonada piękna. Co jest? No nie patrzyłem se chwilę, bo zestrzelałem z tego stwora. Dobrze. Dobra. 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 Kurwa, no jest okej, jest względnie okej, naprawdę. Tu mamy dwa klucze. Wejdziemy do curse roomu tędy. Algis Resistance to nam daje dosyć dużą tarczę. To jest fajne. Może się przydać na walkę z Isaaciem albo z Blue Babym. Chyba na Blue Babiego sobie spróbujemy to zostawić. Zobaczymy, jak nam będzie szła walka. Pójdę tu, ale wydaje mi się, że to jest, byłoby za proste. Niebieskie serce. Bardzo fajnie. Dobra. Za proste, no. By było. Spoko, spierdalamy stąd.
Okej, ładny strzał. Dobrze wymierzony. Że musimy tamtędy iść. Ej. Korzystając z okazji, że mam dużo bomb. Nie musimy wszystkich tych pomieszczeń walczyć. Chyba tu no chyba warto będzie wyczyścić. Nie wiem wszystko. Kurwa. Ała, no dostałem tu już i tak, to już skończmy to pomieszczenie może. Ja pierdolę. Kurwa. Dobra. Sensownie trochę. Kurwa! Zdechnij se. Co za śmieciarstwo, no. Parę pomieszczeń i tak musiałem poprzechodzić, żeby sobie naładować Head of Krampus. No nie. Okej, pogramy tu. Believe in yourself, think for yourself. I co? Follow the dog. Czekajcie, muszę jednego SMS-a tylko napisać, bo się trochę nam przedłuża gra. Jeszcze nagrywam. Dobra. Okej, co my tu mamy? Jedno serce. Bomby. DM. Zużyjemy tu algi, zwrócimy się po Emperora, żeby na Blue Baby mieć. Spróbujmy nie używać tu Head of Krampus. Zużyjmy tu Algis. Spróbujmy nie używać tu Head of Krampus. No i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Fajnie byłoby The Chesta sobie ominąć i od razu przejść do walki, no nie? Kurwa, no sprawnie to idzie. Póki co, no ale pamiętajmy, jak powoli go zabijamy, tak? Kurwo psie. Zajebie cię. Okej. Okay. Przyjęło Infamy na siebie. No mam dwa Pretty Fly'e i Infamy też, więc walka z Blue Baby'm i z tym. Kurwa. I za Izakiem nie jest aż taka trudna dzięki temu. Mógłbym bomb jeszcze poużywać. Chyba to zrobię za chwilę. Tato, dawaj. Kurwa, no. Ramię w ramię. Robimy to. Kurwa, no teraz się zaczyna problem dopiero prawdziwy. On się zaczyna ruszać i to dużo. Trzeba będzie w niego zacelować tymi mózgami jebanymi. O, cię w chuj, no. Tutaj? Dawaj, tato, kurwa, ramię w ramię! Synu, pedale! Już nie pedale, bo cię odczarowałem! Rozjebmy to. Dawaj, tato, to jest nasza chwila. Do chuja pana! Dobra. Kurwy psy, no. Dawaj, tato, to jest ten czas. To jest ten dzień. Nie wierzę, że to przeszedłem, nie? Prawie przeszedłem, no i tam. Nie chwalę dnia przed zachodem słońca. Nawet bez użycia Algida. Algiza, kurwa, cokolwiek. Śmieciu, psie! Okej, zrobiliśmy Izaka, jest dobrze. Jest mega dobrze. Bierzemy Emperora. Bierzemy Emperora. I go, do Chesta. Okej. No powiem, że rychło w czas przyjadł, felu. Zajebiście. Dobra, całkiem przyjemny start, muszę powiedzieć. No, zbić komuś pół KP na samym początku jest zawsze miłe. Jeszcze Daddy Longlegs nam tutaj pomaga. Kurwo, zabiję cię. No, to jest jedyne przymierze taty i moje, które nam się uda. Ale rozjebiemy to do końca. Teraz już nie ma szansy. Jeszcze tata długie nogi nam pomaga, drugi tata nam pomaga, inny. Ale to sąsiad taty Gimpera jest. Pysk. Jest! Kurwa, nie, jeszcze trochę. Jest! Uhu! Zajebiście. Dziękuję. Dziękuję, gdzie pucharek 6, tam jest co jeść.
Pał! W chuj! Zrobione! Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Isaaca. Trzymajcie się, cześć!